Dzień dobry, mam na imię Tomasz, jestem rewidentem taboru szybkiej kolei miejskiej. Swoją pracę porównałbym do lekarza, który bada dzieci, czy są zdrowe i mogą iść do przedszkola. Taki ja badam pociąg, czy jest sprawny technicznie i może jechać w drogę bezpiecznie z pasażerami. Zanim pociąg wjedzie na pierwszą stację, musi być sprawdzony, czy podróż będzie bezpieczna. Na pierwszym miejscu sprawdzam koła pociągu, czy nie mają żadnych pęknięć i uszkodzeń. Kontroluję drzwi, czy prawidłowo się otwierają i zamykają. Muszę zadbać, aby nie otworzyły się w czasie jazdy pociągu. Przyglądam się oknom, czy nie mają pęknięć i stłuczeń. Zwracam uwagę na światła pociągu. Muszą dobrze działać, żeby pociąg był widoczny w czasie jazdy. Na koniec upewniam się, czy pociąg ma sprawne hamulce. Takie sprawdzanie pociągu nazywamy oględzinami technicznymi. Gdy znajdę jakąś usterkę, która mnie zaniepokoi, przekazuję pociąg do naprawy. Każdy pasażer SKM może być spokojny, że pociąg, do którego wsiądzie, bezpiecznie i komfortowo dowiezie go do jego stacji docelowej. Mam na imię Łukasz, jestem maszynistą szybkiej kolei miejskiej. Mam na imię Marzena, jestem kierowniczką pociągu szybkiej kolei miejskiej. Razem tworzymy tak zwaną drużynę pociągową. Moim miejscem pracy jest kabina maszynisty, z której obserwuję szlak i wskazania semaforu. Prowadzę pociąg zgodnie z rozkładem jazdy. Potrafię prowadzić pociąg tak, aby zużywał jak najmniej energii i był jak najbardziej ekologiczny. Dzięki temu Twoja podróż jest przyjazna dla środowiska. Przed wyruszeniem w trasę sprawdzam stan techniczny pojazdu, aby sprawdzić, czy wszystko działa. Jestem w stałym kontakcie z kierownikiem pociągu. 99456 godów do odjazdu. Jazd 99645. Zawsze przed odjazdem pociągu upewniam się, czy wszyscy weszli i daję znak maszyniście, że możemy ruszać w dalszą drogę. Możesz mnie spotkać na peronie i na pokładzie pociągu. Dbam o bezpieczeństwo i komfort pasażerów na pokładzie oraz sprawdzam bilety. Pomagam wsiadać osobom z małymi dziećmi i takim, którzy mają trudność w poruszaniu się. Podpowiem, gdzie znaleźć biletomat i gdzie postawić rower. W sytuacji, gdy ktoś się źle poczuje, udzielam pierwszej pomocy. Zawsze, kiedy będziesz potrzebował pomocy, podejdź do mnie. Dbamy o bezpieczną i punktualną podróż. Mam na imię Marta, pracuję jako dyspozytor ruchu w szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Czuwam nad tym, aby wszystkie pociągi SKM-ki jeździły zgodnie z planem i mogły swoich podróżnych bezpiecznie i na czas dowieźć do celu. Jestem w stałym kontakcie z drużyną pociągową, w której skład wchodzi maszynista, który prowadzi pociąg i kierownik pociągu, który obsługuje bezpośrednio pociąg i czuwa nad bezpieczeństwem podróżnych na składzie. Jeżeli jakiś podróżny pozostawi coś na składzie, plecak, teczkę, laptopa czy telefon, przy pomocy kierownika pociągu staram się te rzeczy odnajdywać i oddajemy je właścicielowi, jeżeli uda nam się je oczywiście znaleźć. Dyspozytura SKM? Tak, dzień dobry. Z jakiego przystanku pan odjechał? Dobrze, o której z lotniska pociąg ruszał? 11:52 na Rakowcu, tak? Dobrze, proszę pana, co to był za plecak konkretnie, muszę wiedzieć. Gdzie pan siedział na tym pojeździe, w którym miejscu? Na początku, na środku, na końcu? Tak. I jeszcze mniej więcej jakie siedzenie? Czy to było podwójne, poczwórne, boczne? Tak, żeby to jak najłatwiej zlokalizować.
poczwórne, dobrze. I ta torba się znajduje na siedzeniu, pod siedzeniem, na półce. Pod siedzeniem. Dobrze, okej. Okay. Proszę pana, numer telefonu do pana mi się wyświetla. Ja się skontaktuję z drużyną, poszukamy tej torby. Także jak tylko coś będę wiedziała, to odzwonię do pana, także proszę czekać na telefon. Mam na imię Maciek. Pracuję w Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie na stacji techniczno-postojowej. Zajmuję się tutaj pracą myjni pociągów. Żeby podróż była miła dla pasażerów, pociąg musi być czysty w środku i na zewnątrz. Nasza myjnia ma 120 metrów, czyli mogłoby tu wjechać aż 26 samochodów osobowych typu kombi. Mycie jednego pociągu trwało około 1,5 godziny, czyli mniej więcej tyle, ile trwa cały mecz piłki nożnej. Proces mycia zaczyna się od pianowania, następnie szczotkowanie ze spłukiwaniem i na koniec woskowanie, które zabezpieczy nasz pociąg przed korozją, czyli lżą, i nada mu piękny błysk. Na jedno mycie zużywamy około 1000 litrów wody, czyli mniej więcej około 5 pełnych wanien wody. Jednak nie martwcie się, nie marnujemy tej wody. Nasza myjnia jest w pełni ekologiczna. Posiadamy własny zamknięty obieg wody. Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków. W ten sposób żadne zanieczyszczenia nie dostają się do środowiska.